Wystawa Książę idzie na polowanie została przygotowana przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Obiekty, które stanowią tę wystawę, pochodzą ze zbiorów tego właśnie muzeum, ze zbiorów tamtejszego Archiwum Państwowego i z kolekcji prywatnych. Wystawa pokazuje tradycje łowieckie w rodzinie Hochbergów, czyli właścicieli Pszczyny, którymi byli od 1855 roku, szczególnie poprzez sylwetkę księcia Hansa Henricha XI von Hochberg von Ples. Jemu właśnie poświęcone są te obiekty. Te obiekty są związane z jego osobą, pokazują jego pasję łowiecką, zainteresowania myśliwskie, ale też te obiekty, mimo iż są bezpośrednio związane z osobą księcia, to odsyłają do różnych i znacznie szerszych aspektów polowania. Pokazują szerszą kulturę łowiecką poprzez na przykład wkład księcia w rozwój muzyki łowieckiej, w rozwój rzemiosła, właśnie o tematyce łowieckiej. Wśród obiektów zaprezentowanych na wystawie znajdują się również trofea łowieckie. Tutaj między innymi ślimy muflonów, haki kozic, czyli zwierzyna występująca w wyższych terenach górskich, między innymi w Alpach, tam również znajdowały się tereny łowieckie księcia. Natomiast wokół Pszczyny, w pszczyńskich lasach, nazywanych jelenim rajem, znajdowały się właśnie taka zwierzyna, oprócz tego daniele. Książę polował również na żubry, między innymi na wystawie zaprezentowana jest głowa żubrzycy upolowana w Białowieży, również bażanty, poza tym łopaty danieli, ale poza porożami też można znaleźć innego rodzaju trofea, między innymi w formie odznaczeń, statutów, dyplomów, którymi honorowano księcia, między innymi za udziały w wystawach łowieckich, wystawach poroży. Jakby kolejną częścią wystawy są materiały dokumentalne i archiwalne i to jest, no myślę, że spora zaleta tej wystawy, właśnie taki dokumentalny charakter. Pozyskano ogromną ilość materiałów ze zbiorów właśnie Archiwum Państwowego w Pszczynie. Są to mapy posiadłości księcia w Pszczynie, w Książu, w Alpach. Są to projekty domków myśliwskich przeznaczonych dla leśniczych, gajowych, ale też tej jakby głównej budowli myśliwskiej, czyli pałacu, zameczku myśliwskiego w Promnicach. Poza tym fotografie dokumentujące gości księcia, gości, którzy brali udział w tych polowaniach, byli to nie tylko przedstawiciele arystokracji, ale też głowy panujące, między innymi z zaproszenia księcia korzystał między innymi cesarz Wilhelm I. W Kozówce po raz kolejny otwiera się wystawa o tematyce łowieckiej. Pierwsza w 1983 była na 60-lecie Polskiego Związku Łowieckiego, potem następne lecia. Po pewnym czasie zorganizowaliśmy sesję naukową, których już się odbyło 6, dotyczących łowiectwa. Dziś wystawa z Pszczyny. Dlaczego łowiectwo w Kozłówce? Otóż Konstanty Zamojski i jego następnie spadkobiercy bardzo intensywnie polowali, korzystali z lasów kozłowieckich, bardzo zasobnych w zwierzynę. Poza tym kultura łowiecka bardzo mocno związana jest w ogóle z historią Polski. To nasi królowie kiedyś wyjeżdżając na wyprawy wojenne najpierw jechali na polowanie, aby zdobyć mięso, żeby mieć czym wojsko wykarmić. W tej chwili to, co jest w kulturze łowieckiej, przyszło do nas z Niemiec i tak naprawdę nie wiem, czy wielu myśliwych wie o tym, że sygnały, które tu dzisiaj słyszeliśmy w Kozłówce i które gramy na naszych polowaniach, zostały skomponowane, wymyślone przede wszystkim w Pszczynie i stąd to poszło na Europę, poszło także do Polski. Zapraszam wszystkich do Kozłówki. Kolejna wystawa, którą trzeba zobaczyć, nie tylko warto, ale trzeba.
Myślistwo ma swoje głęboko zakorzenione tradycje i bardzo bogatą historię, sięgającą no, w każdym razie okresu średniowiecza, kiedy zaczęło się organizować, bo wcześniej było to łowiectwo rozproszone. Właściwie polowaniem zajmowali się właściciele gruntu i posiadacze ziemscy. Potem zaczęło to łowiectwo przybierać kształt jakiś organizacyjny. No, w tej chwili to możemy powiedzieć, że w porównaniu do poprzednich wieków mamy to łowiectwo na wysokim poziomie, bardzo duże stany zwierzyny. Mogę powiedzieć o regionie lubelskim, że mamy na naszym terenie 1800 łosi, 6,5 tysięcy jeleni, mamy 48 tysięcy sarny, mamy również 20 do 30 tysięcy dzików. Są to ilości o wiele większe, aniżeli były w okresie tuż przedwojennym, czyli gdzieś tak w 1938 roku. To jest dorobek wszystkich myśliwych i leśników, którzy są zorganizowani zarówno w Polskim Związku Łowieckim, jak również w organizacji Lasy Państwowe. Krótko mówiąc, prowadzenie łowiectwa to nie jest pozostawione samemu sobie, obowiązują tu pewne reguły. Jest ustawa Prawo Łowieckie z 13 października 1995 roku, która była wielokrotnie nowelizowana i sprawy prowadzenia gospodarki posiadają wiele zalet i wiele walorów, które mogą być wzorem dla państw zachodnich. Dlatego też mamy przyjeżdżających wielu gości zagranicznych, szczególnie z Niemiec, z Austrii, ze Szwajcarii, którzy po prostu nas obserwują i doceniają dorobek, który do tej pory tutaj możemy się szczycić tym dorobkiem. No, trzeba powiedzieć, że na terenie regionu lubelskiego mamy 360 obwodów łowieckich, z czego 50 kilka to są obwody leśne. Pozostałe obwody to są obwody polne, ale wśród nich to są obwody, które są zarządzane przez Lasy Państwowe i jeden przez Polski Związek Łowiecki. Summa summarum, wszystkie strony, które są odpowiedzialne za gospodarkę łowiecką, mają co robić i każdy rok łowiecki, który zaczyna się 1 kwietnia, a kończy się 30 marca następnego roku, jest okazją, żeby wykazać swoje umiejętności w tym zakresie.